końcu mi się ma coś przyda. A nie tylko przyjeżdżą i żerę na tych rybach. Ale żeś w las. I tyłek na końcu, nie? Najdłużej. Dobrze, że nie kakao. Hej, dzień dobry moi drodzy, witam się z Państwem bardzo, ale to bardzo serdecznie. Wróciłam właśnie z paznokci. Jednym akcentem kolorystycznym jest właśnie ten top. Jestem trochę opalona i tak stwierdziłam, że chciałabym coś neonowego i zrobiłam sobie takie, o. Chciałam w ogóle, wiecie co, zaszaleć bardzo i zrobić sobie wszystkie takie. No ładnie by to wyglądało, nie? No jak dłoń opalona, no to większość kolorów ładniej wygląda. Ale nie wiem, czy ja bym się dobrze czuła, jakby wszystkie były takie neonowe. W ostatniej chwili tak naprawdę znalazłam coś takiego i bardzo, ale to bardzo mi się podoba. A wiecie, że ja w kolorach to naprawdę, to co miałam ostatnio, to jest dla mnie już coś odważnego. Ja jestem taka monotonna, że na przykład ja bym mogła mieć wszystkie takie. Podoba mi się na przykład takie coś. No wszystkie takie też bym mogła być, ale nie wiem, czy on nie jest dla mnie trochę za ostry. My jesteśmy w trakcie tego pierwszego ochłodzenia, które było po niedzieli, bo dzisiaj jest poniedziałek. Rano to zdecydowanie trzeba było założyć. Dresy moje ukochane, ja zakładam was nad ranem. Dres. Mam dres. No bez kitu. Tak trzeba było zrobić. Ale teraz wam powiem, że jest czas na drugą kawę. I jest godzina już za 10 pierwsza. I się robi dusznawo. Ja nie ukrywam. Jak jest powyżej 30, a było z jakieś 35 w cieniu wczoraj, no to już jest za dużo. Ale do tych 30, to jeszcze mogłoby tak być. Mogłoby tak być, ale powyżej 30 to już jest naprawdę. I mi się wydaje, że w dniu dzisiejszym, czyli w poniedziałek, w miejscach, w których się ochłodziło, to większość z nas odetchnęła z wielką ulgą. Podobno jest tak do weekendu i od weekendu i przez cały najbliższy tydzień znowu ma być, tylko żeby znowu nie kumulowało się takie burze. Ja wam powiem, że jakby to, co było, kto oglądał vloga wczoraj, jakby to, co było u nas wczoraj, przeszło tutaj, to tak. Przecież to basen może normalnie pójść. Namiot to pewnie też byśmy szukali tam gdzieś w tej kukurydzy. Może by się gdzieś zaczepił, to może byśmy go jeszcze znaleźli. Nie, to się teraz tak śmieję, ale to by była tragedia przecież. Co z tego, że przychodzą upały, jak potem znowu spotykają się dwa fronty i robi się Armagedon i tylko się modlić, żeby żadnego tornada nie było, ani żadnej porządnej wichury. Co mama ma na... wszędzie co ma? Tu masz obsinki. Obsinki. Chyba mieć z nich gryzą. Czyli przecinki. A ty masz obsinki. Przecinki, obsinki. Przecinki, obcinki, nie? Przecinki, obcinki. No, ej, wiecie, co jest najlepsze? No może ktoś z was też nie zna, co to są przecinki. No to są takie małe, pełzające, jakbyście mieli takie... No jakbyście sobie namalowali długopisem przecinek, taki cienki, i on by tak chodził po was. I to tak wkurza, jakby cię po prostu swędziało, to nie gryzie, tylko swędzi, nie? No i właśnie mój tata mówi, że ten, że... On od dzieciaka nie wie, co to są przecinki. Mówi, co to są przecinki? Ty weź, zrób mi jakieś zdjęcie, żebym ja zobaczył, co to są przecinki, nie? O, patrz. Tu już mam 3. I to jest właśnie takie wkurzające. Nie wiem, czy posiedzimy. Nie? Widzicie, ona sobie aż bluzę założyła. A nie dlatego, że jest zimno. Tylko dlatego, że są... Obcinki. Obcinki. Obcinki deszcz. No deszczu nie ma, dobrze, nie? Burzy nie ma. Obcinków deszcz. Patrz. Pada też obcinek. Tu też mam. Dziś jest pierwszy, chciałam powiedzieć, listopada. Ale by się zgadzało, bo będzie mowa teraz o lampkach, lampeczkach, światełkach, no to kojarzy nam się to z dniem 1 listopada, także trochę by się zgadzało. To za chwilę zobaczycie, no to jest naprawdę bardzo, ale to bardzo genialny pomysł pasujący do dnia 1 listopada, czyli do podwyżek prądu. A mianowicie tutaj ten mój zakątek, nie? Co mam tutaj biurko, tylko tu będzie zmienione, nie? Bo widzicie, tutaj ten mój kurzołap jest i ten kurzołap chwilowo tak stoi, żebym ja się na niego mogła opatrzeć, nie? I wtedy podejmiemy decyzję, czy kurzołap zostaje, czy nie, bo lustro ma być podwieszone i wtedy, wiecie, tej białej nogi nie będzie, bo ta biała noga mnie trochę żga. Zobaczymy, czy podwiesimy to lustro. No dobra, no nieważne. Ale chodzi mi o to, że sobie zawiesiłam tutaj lampki. Ja wam nagram tutaj ten efekt jeszcze zaraz później, pod koniec vloga, jak będzie wieczór. I sobie zawiesiłam tutaj te lampki, tą kurtynę taką. Widać trochę, nie? I to będzie super wyglądało właśnie wieczorem tutaj. Tak na 1 lipca
podwyżka prądu i to taka fest. Naprawdę, Karolcia, gratulować. Bardzo, bardzo dobry pomysł. Bardzo. Tu będę świeczki na tych ścianach wieszać. Świeczki. Wszędzie. Świeczuszki. Żeby tylko podejść i zapalarką. Tam już jest tak gorąco w słońcu, że widzicie. Krótki ręka. Idziemy sprawdzić temperaturę wody. Gdzie jest termometr? A zobacz. Nie ma termometra. A jakiego mamy pająka w wodzie zdechłego? O kurczę. A jakiego pokaż? Tu, zobacz. Patrzcie tu. Widzicie? Tam? 27. Woda jest 27, ale ja wam powiem, że na kąpanie tak... To jest tak dzisiaj... No ja bym nie ryzykowała, wiecie. Jak ją zaraz po lekarzach lotać. No to ja idę do basenu. Nie, Laura, wiesz co, dzisiaj nie będziemy ryzykować. W ogóle teraz jeszcze jak zaszło, a tu jest chmura taka dosyć duża. Nie wiem, czy to będzie widać. Jakby ktoś... Pokazuję, jakby ktoś nie wiedział, jak chmura wygląda. Naprawdę. No to ja wam powiem, że... Nie, dzisiaj to tak jest. Nie, no i słuchajcie, ja ten pająk, co tutaj był, nie? W tej wodzie. To takie miał wielkie, grube giry. I mamy jednego teraz w tym. A tu jest jeszcze mucha. Mamy jeszcze jednego w salonie. Pod zeszytem. Na samym środku salonu jest. I rzuciłam na niego taki gruby zeszyt. No i Dawid, jak przyjdzie, to sprawdzi, co tam się dzieje pod spodem. Bo ani ja, ani Laura tego nie otwieramy. I powiem wam, że zaszło. Zajdzie słońce, to w tym namiocie jest cieplej niż na dworze. I tak na sukienkę to wtedy jest tak sobie w cieniu. Zobaczcie, jesteśmy znowu w tym samym miejscu na tym pomoście. No kto ogląda vlogi na bieżąco, ten wie. I tu na przykład z tyłu jest taki rząd różnych domków. I tu często mają domki właśnie łodziaki. Bardzo dużo łodziaków tutaj ma wykupione domki. A na przykład tutaj ten pomost, który jest, nie? Waszka nie gryzie? Nie, waszki to nie gryzą. Chodź, daj rączkę. A tu gryzie? Ten pomost co jest? No to tu jest napisane. Pomost prywatny, ale podczas naszej nieobecności możesz korzystać. Zanęcasz na własne ryzyko. Nie niszcz i nie śmieć. Tak, dlatego tutaj sobie przyjeżdżamy. Zobaczymy, następnym razem mnie ugryzie waża. Waża? Słyszeliście? Ciekawe, czy następnym razem mnie ugryzie waża. Ale dzisiaj przyjemnie. Ale ja wam powiem, że... Chodź, idź pierwsza. A właśnie, patrzcie, tu jest ten napis. Czy to widać? Chyba widać. No żartujesz? O, to rzeczywiście świnie. Patrzcie. No to naprawdę, ja takiego czegoś to nie rozumiem. Wiecie, mnie to krew zalewa, patrzcie. No, zeżar loda, jeszcze łyżeczka normalnie taka z chaty. Tu. No. No ja teraz będę kulturalna i to wezmę, schowam do torby, żeby to gdzieś tu nie wpadło, no po prostu. Nienawidzę takich ludzi, wiecie? Przyjdzie... Ciekawe, to tak jak... czy w domu pluje na dywan, czy w domu też tak śmieci? Zostawia tak piernas? No, w sumie znam takich, co tak robią. Więc dobra. Powiedzmy, że mnie to nie dziwi. Kto tu skrzyczy w tych... Będziesz wędkowała? Nie, idę z tym kubkiem, ja nie mogę, no krew mi zalewa. Wsadzę to do samochodu i to wyrzucimy. O ludzie. No ja nie lubię takiego czegoś. Tu też kurwa, jakąś butelka leży od Heleny. No nie, no. Też wezmę. No bez kitu. Gdzie to jest taki zdradliwy ten dzień? No zaraz wyjdzie to słońce. No tak wzięłam sobie awaryjnie spodenki. Laura też ma, sukienkę też wzięłam. Ale wiesz, co mi się Dawid marzy? Patrzyłam na te takie... Kajak to może nie, to co gadaliśmy ostatnio. Kajak może nie. Patrzyłam na te pontony takie. No to taki trochę większy, porządniejszy, który może wytrzyma 2 tygodnie, a nie tydzień. No to tak ze 400 ileś złotych i on jest do 400 ileś kilogramów. No to chyba taki masywniejszy jest, nie? No to i takie fajne, ma 2 siedzenia po jednej, po drugiej stronie, wiesz o co chodzi? No właśnie, ja też się boję. No a znowu taki, wiesz, no lepszy, no to musisz 2 klocki dać wtedy, nie? Żeby nie był dmuchany, nie? Taka jest prawda teraz. Żeby to było. Dobra, Laura, rozkładamy sobie kocyk trochę? Tu? A ja tu położę kocyk, posuń się. Chociaż tu na tym pomoście to tak... Ten kocyk to musimy chyba na 2 warstwy sobie zrobić. O. Dobra, okej, torebka, poduszka,
poduszka, miski oczywiście, pandusz. A ważka! Ważka? Dwa ważki, zobacz. Dwie ważki? Ja już leżę. O Boże, a ty znowu łowisz na... Pęczek. Na kaszę pęczek, czujecie? Nie, czy to użyć. A już ci obżarła? No wyżarłam. Miałem branie, zauważyłem. Po prostu, no ja wierzę w to, że kiedyś mój mąż... Ale ten prawdziwy mój mąż, nie ten mój... Nie ma twojego męża. Nie ma twojego męża, widzicie, Laura? No kto ogląda vlogi na bieżąco, to wie, że ja mam dwóch mężów. Mama. Już masz? Mama, a tu też co ma przyjemniki? Czekaj, tata ma rybę, czy co ma? Gdzie masz rybę? Ale mi... Oj, bardzo malutka. No buziaczka i papa. Ta jaką minę strzeliła. Chcesz ją pogłaskać? Widzisz, głaskać? Też. Dotknij główki tylko. No szybko, bo ona chce już iść. Dalej, główkę dotknij. O, i papa. Papa ryba. Papa ryba. Ej, czekajcie. Wodę? Polej mi rękę wodą. No właśnie czekaj, gdzie mam tą wodę? Ej, no ale ja mam taką zimną z lodówki. A ja mam palec. No to Dawid, no to nie dotykaj tych rybów. Ja mam ją odpiąć. A palec? Marnujesz mi wodę moją. A tobie, no i widzisz, ona też chce myć. Dawid tutaj wszedł, żeby umyć rękę jednak. Zmarnował mi wodę z butelki, tak wszedł tam, żeby opłukać ręce i mówi, że ciepła woda. A po takich upałach, jak się ochłodzi trochę, to właśnie też ta woda się tak utrzymuje, nie? Dzisiaj mamy tak, bardzo zimną orężadę Helenę. Ja sobie przyłożę. Tak nas wzięło na trochę cukru. Mamy znowu Pringlesy, jak to Laura mówi, ale mamy pół opakowania. Sobie tak robię. I dzisiaj mamy tak. Co ty robisz? No, mamy przykładam. Borówki. Przykładam pomiędzy. I mamy jeszcze, drodzy kochani, arbuza. Arbuza. Jemy arbuza? To dawaj, proszę. Tylko moja wędka jest taka długa. Dawid, chcesz arbuza? Nie chcesz na razie arbuza? Tata nie chce arbuza. To nie, nie, to nie. Tak, powiedz, my jemy arbuza. Smaczne. A tu jest taka tarcia na sok. Ostra. Co jest? Tu jest tarcia, że może tu może kapać. Aha, na tą kartkę ci kapię. Mhm. Żeby nie na dzicie. Jaka kultura, żeby nie kapało. Mhm. Jak zjesz, to tu kładziemy z powrotem te. Dobra. Dobra? Żeby nie wyrzucać nigdzie. Patrz, Laura, jaki samolot. U góry. Wow. Widzisz, jaki duży? Ale ci jest przyjemnie, nie? Super jest. Tu proszę włożyć. Daj. Chcesz borówki? Otwieram borówki. A takie mamy owoce, wiecie jakie? Z lodówki. Uwielbiam owoce z lodówki. Borówki zdrowe. Ale kwaśne. Ale grybki zjedzą, to co? Dobra, daj się taty. Czy się łowi na borówki? Na mrówki? Nie. Nie, widzisz? Abyś cię zdziwił. Szczupok taki. Bym dwójkę ciągnęli. W końcu mi się ma coś przyda. A nie tylko przyjeżdżą i żre na tych rybach. Można pić, ty grzesz. He? Można pić, ty grzesz. No tak, właśnie. No pij, ale Helenę. Wyobrażasz sobie? Obyś miał taką towarzyszkę? Towarzyszkę? Cały czas na rauszu. Jeny, co tu znowu? A co to? No ma ptaszek leciał. Co mam? Leciał obsinki. Obsinki? No nie, tu nie ma obsinków. Wodą nie. Nad wodą nie ma. A na twarzy ci chodzą. To może jeszcze z domu przyjechał ze mną. A co ty mi robisz? Plaster. Plaster? Tak. A czemu? Bo jesteś chora. Ja jestem chora? Tak. A na co? Na słodycze. Ja jestem chora na słodycze? A ty dzięki możesz... Bogu dziecko, ani ja, ani ty. A ty możesz jesteśmy jeść, chory na słodycze. A ty możesz jeść same warzywa. No to przecież, a warzywa jakie są? Zdrowe. Zdrowe. A owoce? Owoce też. No dobrze. A słodycze? Słodycze nie. No widzisz. Żadnych słodyczy, tylko warzywy. Tak, warzywy. Tak. Warzywa i owoce, tak? Bardzo tak. Dobrze. A jak ale ty, bo jak się kupuje ponton przecież, no to oficjalnie to ja musiała kupić
dla każdego kamizelkę, nie? Znaczy, no, kapok, boże. O! Chyba taki daszek dla ciebie. Wygląda się Wednesday. Wednesday? Ty Wednesday. Ty Wednesday. Chyba ci cukru brakuje. Cukru ci brakuje, Wednesday. Ty, zdejmij mi to Wednesday z głowy. Nie, to ty wyglądasz jak Wednesday. Tak mi dziecko nagadało o cukrze, że postanowiłam go uzupełnić. O, Dawid. Jak cię obżerają, to może co będzie? Jaka gruba ryba. A w ogóle jezioro to jest taka gładziutka tafla. Nie ma ani jednej falki, jest taka cisza, spokój. To jest idealne na ponton. Jeszcze jest taka idealna temperatura. Nie ma pieczary. O, ale bym ci tu popływali. A czemu tak człowiek... No ale ja też tak zakładam. Co z tego, że wydam 400, jak mam schicę, że się przebije. Ale nie, że w wodzie, tylko że no wiesz, w trójkę wsiądziemy, albo ty zostaniesz na brzegu, my se płyniemy. Ja to tam się nie boję, wiecie, bo ja to pływać umiem. Kapoczki w razie czego przecież by były, no to... Ja to tam jakiejś schizy nie mam, ale... Ale to by było super. Jak ja bym tu dryfowała dzisiaj. Czekaj. Jeszcze czekać? Tak. Jeszcze nie jesteś gotowa? Nie jestem gotowa. Daj. Już? Nie jestem. Ale jeszcze nie. Yes. I co to jest? Co? Co to jest? No i to kaczat. Wyglądasz jak piesek z długimi uszami. Ty składa rzeczy. Gdzie ona jest? To jest ręka. Oj, no ta trochę większa. Z racji tego, że wszyscy znają nasze poczucie humoru, to musimy je kontynuować. Mamy rybę. Mamy rybę, nie. Paula zaczęła ten czarny humor. Paula się zaczęła śmiać, że gdyby nasze wyżywienie zależało od Dawida tutaj, w sensie tego wędkowania, to byśmy po zgłodu poumierali. Robimy eksperyment. Mówię do Dawida, nadziej tą borówkę. Takiego szczupoka wyciągniesz. Większego niż ten, który tu siedzi na tym pomoście. Oni na razie obczajają. O co chodzi? Co to jest? A szczerze arbuzy? A rybki lubią arbuzy? No tego chyba nie. My to w ogóle przyjeżdżamy tu jeść, Laura? Popalać się. Nie, co ty robisz? Zobacz na nią. Arbuz z chipsem. Tak jak wczoraj byliśmy u dziadka i mieliśmy pizzę i frytki. I Laura sobie położyła na tym kawałku frytki i tak jadła ten cały kawałek z frytkami na wierzchu. Znaczy, no to tak, no nic dziwnego, no Jezu, są te chipsy w te, tfu. Są te przecież pizze, które zamawiasz i masz z nachosami posypane przecież, nie? To która była ryba teraz? To, trzecia konkretna. Trzecia konkretna. Trzecia konkretna. Wiesz, tam nie ma? Nie no, początkującym ludziom trzeba dać czas. I szansę? O, widzowie. Hej, dzień dobry, widzowie. Witamy was. O kurczę, jakie wejście. Hej, dzień dobry, witamy was. Chyba woda jest ciepła. Ale na razie, to nie na razie, ryby Dawid łowił jakąś większą. Jakąś większą? Pokaż jaką dużą. Widzicie? Widzicie jaką złowił tata ryby? No, dużą. Ja. Widzicie? A Dawid w ogóle mówił, że złapał pająka jakiegoś. Hej, dzień dobry, widzowie, witamy was. Jak tam Dawid złowił taką wielką rybę? Też byśmy chcieli wiedzieć, jak Dawid złowił. A nie, jak mu się to udało. Widzieliście, jak Dawid złowił rybę? Nie, taka mała. No. Tamta była już naprawdę większa. Zrób zdjęcie. Dobrze, dobrze. Zrobię ci zdjęcie. Ja też ci zrobię. Chcesz sweetkę, czy selfie, czy... Ja chciałam zrobić zdjęcie.
Zrobiłam na jutro grochówkę. Większość zup lubi się przegryźć i jest lepsza na drugi dzień, a grochówka to już wybitnie jest najlepsza na drugi dzień dopiero. Nie mówiąc, że drugi i trzeci dzień to jest w ogóle jeszcze lepszy. Teraz Wam wstawię przebitkę moich lampeczek i tam wiadomo, kamera tego tak nie oddaje, ale bardzo fajnie, tak klimatycznie wieczorem to wygląda, także super posunięcie, bardzo się z tego cieszę. Myślę, że nie zmienia to faktu, że jeżeli jest ochota i życzenie, subskrypcja, kciuk do góry i zapraszam na jutro, do zobaczenia. Cześć! Miał być cześć i buziak, a było... No nieważne. Do jutra. Gonna keep it low now. If you wanna go, let's go. Let's wrap it up and hit the road. I just got an awesome vibe, striking the wind up close now.